Hej, z tej strony Kucyk, witam was w kolejnym Kuclogu. Na początek garść informacji. Jako iż zaczęły się... skończyły się wakacje. Jako iż zaczął się rok szkolny, czasu na nagrywanie filmów mam teraz mniej, biorąc pod uwagę jeszcze to, że jest to klasa maturalna, no cóż. Niestety, ale w związku z tym przeskakujemy na cykl tygodniowy, czyli jeden film w tygodniu. I tak, wiem, że do tej pory były dwa filmy w tygodniu, ale no cóż, siłą rzeczy musi tak być. Także to tyle, jeśli chodzi o informacje. Teraz czas na polecany kanał i znalazłem taki, nazywa się Szwagierka. Szwagierka to jest dziewczyna, która robi różne rzeczy z gier. Czytam na przykład Nóż z CSGO, wiem, że wielu z was na pewno to zainteresuje. Nieśmiertelnik z Battlefielda, czy tam parę innych rzeczy. Także tutaj macie odnośnik, wpadnijcie na jej kanał, bo myślę, że całkiem ciekawie to jej wychodzi i obczajcie. Dobra, ale przejdźmy do tematów. Jeden jest wybrany przeze mnie, drugi wybrany przez was. Przejdźmy najpierw do tego mojego, bo mogę. Moja kuzynka ostatnio wróciła z Japonii i przywiozła mi dwie rzeczy. To jest japońska... japońska zupka chińska z Pikachu. Spróbujemy jej sobie, chociaż pewnie będzie smakować tak jak normalna zupka w proszku. I druga sprawa to takie żelki melonowe. Zobaczymy, co to warte. Także zacznijmy sobie od japońskiej zupki chińskiej z Pikachu. Przystępujemy do otwarcia. Jakby ktoś pytał, MTech 2030 Neckknife, będzie jego recenzja kiedyś. Z tego, co mnie kuzynka poinstruowała, należy otworzyć wieczko tak do połowy, do linii. Okej. Okay. Ciekawie się robi. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Okazuje się, że to jest... Zobaczcie mi światło. To jest naklejka z Pokémonem, po prostu. Dobra, i będę potrzebował wody. Okej, mam już wodę, także zalejemy sobie naszą zupkę z Pikachu. Zaraz ktoś pewnie napisze: o, kurczę, mam taki sam czajnik. No fajnie, cieszę się. No to bardzo dobry czajnik. Dobra, tu w środku jest taka kreska wytłoczona, dzięki której wiem mniej więcej ile nalać. No i z tego, co mi kuzynka powiedziała, należy zamknąć wieczko i niech to się tam zakisi przez 3 minuty. No. A my w tym czasie spróbujemy tych żeleczków. Otwarcie jak gumy Orbit. Czuję już tą zupkę. Dobra, no zobaczmy jak to... No rzeczywiście pachnie melonem. O cholera. Dobra, jak to wygląda? Jak wygląda żelek? Jest mięciutki. Jeżeli... To jest jedyne słowo, jakie rozumiem, czyli kwaśne. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie jest taki miękki, tylko gumniasty taki, trochę twardawy, ale kurczę, dobra, chociaż nie są jakieś takie strasznie kwaśne, powiedziałbym nawet, że w ogóle nie są kwaśne, ale całkiem ciekawy smak mają, taki melonowy, kurczę, dobra. Jeśli wierzyć obrazkowi na opakowaniu, można te żelki rozpuścić w wodzie. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie sraczka. W zimnej wodzie słabo chciały się rozpuszczać, to trochę wypiłem tej zimnej i wlałem wrzątku. Znaczy, także to coś jest ciepłe, a nie wrzące, także spokojnie. No i teraz widzę, że o wiele łatwiej się to rozpuszcza. Myślę, że spokojnie mogę tu wrzucić jeszcze kolejne dwie żelki. Szlak!
Jak widzicie, wszystko przybrało jakiś taki mętnawy odcień. Zaczynam się bać. Dobra, powiedzmy, że już, bo nie chce mi się dalej mieszać. Nie rozpuściły się całkowicie, ale chyba jeszcze bardziej mętny niż przed chwilą, także spróbujmy tegoż cuda. No smakuje jak rozpuszczony żelek, no nie oszukujmy się. Lepsze są na sucho. Dobra, w międzyczasie chyba ta zupka już się zrobiła, także mogę to otworzyć. O cholera! O jasny gwint. Spork, więc musi być element survivalowy. Czy wy to... Sorry, bo mi się stacza. Tutaj jest mały Pikachu. To podobno są chyba kawałki ryby z tego, co mi kuzynka mówiła. Tak, to jest zdecydowanie jakaś rybka. Nie wiem dokładnie co. No ale w sumie tak na dobrą sprawę to wszystko wygląda jak zupka chińska. Ciężko mi to będzie pokazać. Tak to wygląda. No jak zupka chińska z kukurydzą i jakimiś innymi pierdołami. No zupka, no jak zupka. Zaraz spróbujemy z makaronem. Właśnie dlatego nie lubię okularów. No, smakuje jak zwykła zupka. Z tym, że z Pikachu. Dobra, kolejny temat. Bardzo, no dobra, nie tam bardzo dużo, ale parę osób bardzo prosiło o to, żebym pokazał, jak wygląda nagrywanie od strony technicznej. No także, no, proszę bardzo. Okej, jak to wygląda od strony technicznej? To jest kadr, który zazwyczaj widzicie przy jakichś recenzjach. No oczywiście, tu jeszcze musi być jakiś przedmiot recenzji. W tym przypadku akurat kunaj od Pirana. No i uwaga, teraz będziemy łamać czwartą ścianę, bo ściągam kamerę ze statywu. I tak to wygląda z nieco dalszej perspektywy. W ogóle kamera, której używam, to Sony HDR330E. Gdybyście byli zainteresowani, siłą rzeczy nie mogę wam jej teraz pokazać, no bo nią nagrywam, dlatego wkleję po prostu zdjęcie zahachmęcone z internetu. Dobra, co oprócz noża używam? No to oczywiście tło, w tym przypadku korek. Jakoś lubię to tło, jak nie znajdę nic lepszego, no to się spokojnie jeszcze nadaje. Oczywiście coś do mierzenia, czyli linijeczka oraz suwmiarka. Ostatnio jeszcze używam wagi, ale nie mam jej teraz pod ręką, więc wam jej nie pokażę, ale myślę, że widzieliście ją w recenzjach. No, muszą być jeszcze jakieś noże dla porównania wielkości. No i jakaś ściągawka obok, tutaj akurat sobie zacenzurowałem, bo to mój prywatny notatnik. No ale tutaj macie przykładową notatkę z, no, do recenzji Kunaja. No i co? Nagrywam sobie, gadam, jeżeli mi się nie podoba to, co nagrałem, no to nagrywam jeszcze raz i tak do skutku, aż będę w miarę usatysfakcjonowany. A kiedy już będę w miarę usatysfakcjonowany, przechodzę sobie kawałeczek dalej do mojego centrum dowodzenia, gdzie zgrywam wszystkie materiały. Tutaj są już zgrane z recenzji Kunaja. Jak widzicie, od te wszystkie aż do tego konkretnego, czyli te wszystkie pliki są, te wszystkie filmy nie podobały mi się i po prostu ich nie użyłem i najprawdopodobniej za chwileczkę je jeszcze usunę. W zasadzie do recenzji wykorzystałem tylko to i to. No i oczywiście jakieś tam montaże z rzucania. Także no, tutaj mam już otwarty program, jakiego używam do obróbki. Jest to Sony Vegas Pro. Tutaj sobie wszystko montuję ładnie, dodaję muzykę, przycinam, to dodaję jakieś efekty, tu spowolnienie, coś tam dalej. No wiecie, generalnie obróbka. No i po montażu następuje renderowanie całego
filmu. No i wrzucam go potem na kanał. No i w zasadzie to byłoby tyle, jeśli chodzi o stronę techniczną. No i w zasadzie to byłoby tyle w tym Kunstvlogu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do komentarzy, gdzie możecie zostawiać tematy na kolejne Kunstvlogi. Do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!